No, a po streamie jak mi odmówisz, to jest lufa na czoło, wiadomo. Hello widzowie. Siema. Dobry wieczór. Mega późno się odpaliłem, co? Ale najważniejsze, że odpalił. DNF wbiłeś? Zaczekaj, ty mnie odstawiłeś, Asas, to jest niesamowite, jak kurwa stakuje w D4 i w D1. Życie jest niesprawiedliwe. Rozumiesz, że gość mnie kara, że się nie ruszyłem gdzieś tam jakiegoś ganka gdzieś, jak się wyjebałem i mnie kara i zabiera mi katapultę? To jest skurwysyn. Nie, naprawdę, to jest skurwysynictwo ci ludzie, co grają. Wardow nie postawi, kurwa, zabiera mi miniony, no to co to jest za gameplay? Tam. O, Zeraf, fajny bohater. Dużo może zrobić, kurwa, jak nas złapią. Dużo może, bardzo dużo. No nic, no tak to wygląda życie, kurwa, na bocie, widzowie. Ja się świetnie bawię na sobie. Dobra, jest okej. Twarda bania i zaciuć się te pięści. Ogarniaczek wysłał ZT8.00. Wybacz za to pytanie trochę z dupy, ale miałeś kiedyś na Twitchu bana lub jakieś problemy za pokazanie zbyt dużo swojego ciała? Czy to tylko jeden z moich dziwnych snów? Pytam serio. Jeden z moich dziwnych snów? Ja miałem kiedyś coś... Miałem, ale nie swojego ciała. Kiedyś pokazałem... Co mówi indyk do indyka, ale to było... Ale czekaj, nie, za to pana nie dostałem. A nie, za... Pokazałem... Urywek z Warsaw Shore. Gdzie jebali się na schodach i było wyblurowane, ale była ludzka, była męska dupa i więc to dostałem tydzień. A za indyk do indyka dostałem po prostu ostrzeżenie. Może, a wiesz co, na Waruska jakoś po prostu nie mam chęci, ale dżinem jakoś lubię grać, bo podoba mi się ta postać. Nie wiem, jak gram na bocie, te gry są po prostu łatwe. Bo jesteś lepszym ADC oczywiście. Nie, jakiś, nie wiem, mam, wydaje mi się, że mam jakiś impact. O kurwa, giniemy? Dobra, jednego zabiliśmy. Albo Wiktor, wypierdolisz stamtąd. Nie było ucieczki stąd. Nie, no nie dało się uciec. A jak się, aha, Bartosz z R-ką złapał, dobra. Ja uciekam. Kurwa! Wyskontrolowałem z auta, tak mi się uleczył, no nie! Ten Bart jak się nawet sporo uderzy, no Deadman's Plate plus Ignite plus ta pasywka, nie? No i jest healek. Ole zapierdalasz. Ja pierdolę, trzy razy dżukował w lewo, byłem pewien, że będzie się kusił. Ale napierdalam teraz. No jest, 2-11. Mówi, że po 33 minutach zacząłeś być useful na drużynę. Trzy itemki tylko muszę mieć. A nałożysz mi trochę zapiekanki? Nałożysz mi trochę zapiekanki? Dzięki. A nie wiem, bo możesz powiedzieć nie. Widzisz, jakby ja daję ci opcję wyboru. No nałożysz, możesz nie nałożyć. No, a po streamie jak mi odmówisz, to jest lufa na czoło, wiadomo. Kurwa, co jest? Ja pierdolę! Ta bombę, Krzysztofa. O kurwa, nie żyje. Ja nie mogę. Nie. Tego spowolnię. Dawaj, no. Christopher, flash. Mam. Kurczę, nie w tego. Chuj, kurwa.
Bałem się, że jak podejdę do niego do kliki, pewnie kuj się wyleczy, wiesz? I co wy, kurwy, z twitchami teraz zrobicie? A ty zrykolowałeś, nie? Ja muszę pierwszy wejść. Tak, ma tak, musi pierwszy. Trafisz bolą, ja przedłużam ruta. Dawaj. Dawaj, Lulu też. Idę, idę. Tam masz ją. Dobra, martwo. Poznałem ją w namiocie, na tym dziewczynie locie, gdzie wszędzie słońce świeci, papież niebie, małe dzieci, ciągle tensje... Papież niebie, małe dzieci. Ogólnie ten chłop ma kilkanaście lat, no nie wiem, psem może mieć 13 lat. Zastanawiam się na przykład, że powrót do takiej piosenki, nie? Czy na przykład w szkole, no teraz szkoły nie ma. No może rodzice się tak powiem, nie dowiedzieli, ale wydaje mi się, że mógłby mieć przez to jakieś problemy, nie? Brunetki, blondynki, coś tam, kurwy, papież jebał dzieci, jakby takie rzeczy, które w tym wieku, no nie wiem, no są po prostu trochę mocne, nie? Bardziej, że no jakby nie jestem anonimowy, pokazuję twarz. Znaczy mnie to nawet śmieszy, ale no... Właśnie chcę się, czy na przykład mógł mieć takie właśnie problemy. Nie wiem, w szkole na przykład. Matry miał chyba jakieś problemy ze szkołą za to, że nagrał teledysk tam w tej szkole, nie? Wiecie, moje duże. W to ma tylko fame? No nie, no to jest śmieszne, ale... Rodzice czy nauczyciele mogliby... Nie wiem, być zadowoleni z tego. Ale zajebał Dodge'a tym flashem. Skurwysyn, ale pani, tak, powiem tak, przepierdolił grę właśnie ten chłop ten szenem. Zagiewał Dodge'a. Dał tamta w gościa i przefleszował go, żeby przypadkiem nie startować. Nie, to jest tragedia, co to się stało. Rzuć na Sadakery, nie, tak ci się tylko wydaje, bo wiesz, to jest niskie elo. Uważaj, idą po ciebie. Plecy masz fajsy. Dobra. Telul jest totalnym kozakiem ogólnie. Nie wiem. Mogę ci pomóc. Tak? Nie, nie możesz mi pomóc. No fajnie mi pomogłeś. Ja bym cofnął. To tak jak to jest. Wiecie? O, to nie jest dobra walka, to mi się wydaje. Albo jest. Jest, jest. Ten Dariusz jakiś kurwa odpalony jest. Ach, kurwa, stopwatch. Stopwatch, skok, Erkaszena, dobra. Odpuśćmy mu. Bo ma 15-2 ten chłop, dobry jest. Ale nie wygra niestety. Jak to się stało, że nas wyjsowali? No, ja tutaj zostałem wyłapany, bo flash, no bo nie ma tej księgi. A, to słabo. No chujowo, no. Ogólnie my mamy dużo lepszy teamfight, tylko po prostu musimy się wbić piątkę. I to jakby tyle powinno wystarczyć. W tym momencie możemy już teamfight, no może być ciężko. Moja Erka bije Kha'Zixa za kurwa 72. Rozumiesz? 72 z Erki uderzyłem Kha'Zixa. 72, mając 535 AD. To jest kurwa żałosne. Zacznij go temy. Ninja Nabi, Omen i Guardian Angel. No ma ponad 200 armora. To jest złe, co tu robię, Imo. Albo... Ten Moka nie ma obrażeń zupełnie. Nie wiem, Darius jakiś OP chyba. 16-9 ma, zobacz. Miał kurwa 0-4 z linii czy coś. Dobra, wygraliśmy. Ja będę kończył Stonix. Nie wiem, jak odpalisz ten stream, to nie mogę hosta zarzucić. Dobra, czat. Żegnam się z wami. Trzymajcie się cieplutko. Dwa buziaczki na dobranoc i pa pa. Elo.